Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód. Jestem się trenerką oraz behawiorystką zwierzęcą. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci taki oto plakat, który stworzyłam z moją kuzynką. Ona jest graficzką, natomiast ja tą górę lodową e, zostałam zainspirowana czytając różne coachingowe rzeczy, i e, takie z wychowania dzieci. I tam jest właśnie zachowanie zawsze przedstawione jako taki Wierzchołek góry lodowej, gdzie powiedzmy, mówiąc, jakby dalej zostając w temacie dzieci, jest jakieś zachowanie dla rodzica problemowe, i tak naprawdę próbując jakby zadziałać w danym momencie na dane problemowe dla nas zachowanie, to tak jakby właśnie taką górę lodową chcieć przesunąć. Natomiast tak naprawdę to, co wpływa na to zachowanie, które jakby uwidacznia się, to jest wszystko to, co mamy pod powierzchnią. I właśnie w ten sposób e, powstał właśnie taki plakat, który m, ma edukować e, ludzi, którzy na przykład przychodzą do lekarza weterynarii po poradę. Taki plakat e, mogą wtedy sobie zobaczyć, obejrzeć i e, jakby gdzieś tam. M, Zacząć myśleć o zachowaniu, że jest to wypadkowa wszystkiego tego, co jest też tutaj pod spodem, czego na pierwszy rzut oka nie widać. I po mniej więcej jakiś czas temu stworzyłam podobny film do tej tematyki, którą mamy dzisiaj, czyli. Jak sprawić, żeby tutaj ta wypadkowa, czyli żeby nasz psiak był po prostu szczęśliwy, grzeczny, to musimy właśnie zadbać o te rzeczy. I powiem Wam, że bardzo często w swojej praktyce mam takie przypadki, że przychodzi pies, który na przykład nadmiernie szczeka, a okazuje się, że gdzieś tam właśnie są tutaj braki, które jak się uzupełni, jak się zadba o te psie potrzeby, to o wiele łatwiej wtedy faktycznie działać nam tutaj na te zachowanie. Więc, co mamy pod spodem, pod powierzchnią? Ehm, tutaj, akurat, tu mogą być jeszcze dodatkowe rzeczy, ale takie najważniejsze, najważniejszych dziesięć. Przejdźmy po, po, po kawałku. Ehm, czy swobodnie biega? Dla psa bardzo dużą potrzebą jest to, żeby mógł swobodnie eksplorować teren, żeby sobie biegał, żeby sobie węszył, zapoznawał się z nowymi miejscami, zapachami. Jest to, jest to bardzo duża potrzeba, która daje też taki luz. Dla psa. I tutaj, jakby, możemy zostawić sobie psiaka, który przez całe życie swoje chodzi na smyczy, napina tą smycz. No, bo jakby gdzieś tam chce też powęszyć, gdzieś te, ta energia w nim drzemie. Więc, jakby samo to już się niejako tak zapętla w takie właśnie napięcie, stres i niefajne emocje, które po prostu łatwo później gdzieś tam. Eskalują i, e, i, i po prostu ciężko później sobie z takim psiakiem poradzić. Oprócz tego mamy odpoczywanie. I tutaj e, nie chodzi o takie odpoczywanie, że e, zostawiamy psa, on siedzi sam w domu i po prostu też jakby tęskniąc za nami stresuje się i tak dalej, tylko faktycznie, żeby wtedy spał, psy potrzebują więcej odpoczywania, więcej takiego tego, tego czasu na odpoczywanie więcej niż my i to można też ładnie uszczeniąc widzieć, gdzie mimo tej potrzeby odpoczywania i spania, ale jeśli na przykład nie wiem, w domu są dzieci, które zawsze zbiegają, czy po prostu my tak cały czas gdzieś tam tego szczeniaka zaczepiamy lub dajemy się. Wciągnąć w jakieś interakcje, zaczepki, zabawy, lub mamy drugiego psa, który właśnie w to wszystko z tym szczeniakiem wchodzi. Nam się może wydawać, że ten nasz szczeniak jest taki niewybiegany i taki e, cały czas potrzebujący jakiejś tam atencji, ruchu i w ogóle, ale właśnie wchodząc w to, też nie dajemy mu jakby szansy nauczenia się tego, że trzeba odpoczywać, więc czasem jest to jakby takie złudne, że wydaje nam się, że ten. Nasz pies cały czas potrzebuje coś robić, ale on po prostu nie został nigdy nauczony tego, żeby faktycznie korzystać z takiego odpoczywania, spania. Także tutaj też na przykład mogą być braki, i to też może się w taki stres gdzieś tam zapętlać. Czy zna zasady? To też jest bardzo ważna rzecz, i obojętnie tutaj jakieś zasady: czy śpisz z Wami w łóżku, czy nie? Czy wskakuje na was przy powitaniu, czy nie? Ważne, żeby jakieś zasady były, tak żeby pies też jakby wiedział, że czasem musi odejść na swoje legowisko, czasem po prostu gdzieś tam e, komendą może być też zatrzymany, wyhamowane, że po prostu wiedział, że musi się czasem posłuchać. Czy, wy, czy wychowujesz go z użyciem nagród? E, chodzi tutaj o to, żeby m, płacić psu jedzeniem, zabawą, uwagą za to, że faktycznie e, gdzieś tam te zachowania, które nam się podobają, występują. Wtedy one będą występowały częściej, bo się po prostu wzmacniają, więc ważne, żeby też bardzo dużo nagród używać. Em, żeby po prostu psiak e, wychowywany był e, jakby za pomocą nagród, zabawy, naszej uwagi, e, dawanej wtedy, kiedy chcemy właśnie świadomie wzmocnić jakieś zachowanie. E, bardzo to pomaga. Bardzo też e, odsyłam Was tutaj do filmiku, gdzie mówię na przykład, po co używamy jedzenia w, w szkoleniu i nie jest to tylko a propos wzmocnienia, ale też po prostu na przykład wyciszenia, przekierowania psa. Link będzie w opisie. Czy ma kumpli? I tu nie chodzi, że każdy napotkany obcy pies ma mają się przywitać, bo wręcz właśnie to dużo stresu wywołuje. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby psiak miał jednego, dwóch, trzech kumpli, którego może sobie spotykać i sobie swobodnie z nim biegać raz w tygodniu, dwa razy na tydzień, czasem raz w miesiącu. I tutaj lepsza jest jakość, nie ilość. Także lepiej, żeby faktycznie raz na jakiś czas się po prostu spotkały, sobie luźno pobiegały, godzinkę, półtora, a nie każdy napotkany na osiedlu pies był przywitany, ponieważ to bardzo może dużo kreować stresu i frustracji później w naszym psie. Więc fajnie tutaj stałych kumpli, żeby miał. Czy wspierasz go w sytuacjach trudnych, czyli takie niewpychanie, często no, wynikające z nieświadomości, jakby że dana sytuacja jest bardzo dużym problemem dla psa? Więc tutaj po prostu wspieranie go, zabieranie go, jak nie wiem, są fajerwerki, to spokojnie możecie zacząć głaskać psa, jakby nie iść w to, że oj, głaskany pies wzmocni swój strach, bo tak to nie działa. E, czy, czy dajesz mu zadania, e, czyli używanie psiego nosa, jakieś tam zadania na myślenie, uczenie psa, różnych komend, to wszystko jest... Po to też, żeby nasz psiak po prostu czuł się potrzebny, ale też po prostu ruszył trochę głową, co też często będzie powodowało to, że no, łatwiej się z nim po prostu nam dogadać, ale też po prostu taki psiak jest łatwiejszy w życiu codziennym, ponieważ możemy powiedzieć mu siad, zostań, odesłać go na miejsce i tak dalej. I też w ten sposób jakby zarządzać całą sytuacją. Czy żuje gryzaki i odpowiednie jedzenie, tutaj jakby wiecie. Myślę, że już wiedzie, znając mnie gdzieś tam z mojego tego kanału, że ja moje psy karmię barfem. O tym też już obiecałam Wam i będzie o tym filmik. Natomiast, oczywiście, tutaj wyznaję zasadę, że dajemy najlepsze jedzenie, na jakie nas stać, jakie jesteśmy w stanie psudować, i tu nie zaliczamy jakichś takich nisko. E, że tak powiem budżetowych karm które można gdzieś tam w jakimś supermarkecie na osiedlu kupić, bo najczęściej nie są one dobre spraw, spraw, sprawdźcie po prostu skład czy tam jest przede wszystkim mięso czy tam na przykład jest zboże e, co nie jest e, jakby ja zawsze mówię, że zboże jest dla ptaków a nie dla psów i tym bardziej dla kotów, więc tutaj też te dawanie różnych gryzaków, takich dużych mięsnych kości też oczywiście trzeba dostosować do psiaka, do jego wielkości, temperamentu i tak dalej, żeby nie było żadnego zachłośnięcia i zadławienia także warto też patrzeć na początku jak pies sobie radzi z danym gryzakiem, kością czy kągiem ale ta dawka takiego możliwości rzucia, lizania, gryzienia bardzo, bardzo też potrafi psy wyspakać, ale też bardzo frustrować, więc znowu obserwujcie psa i zobaczcie czy i ile mu to daje ja lubię takie, tego typu rzeczy dawać po spacerze gdzie po prostu pies się uczy, że przychodzi ze spaceru i czy tak na taką dobitkę sobie tam zje, gryzie, wyliże jakąś tam kongę, gryzaka czy taką kość mięsną. Yy, I też nie dłużej niż powiedzmy te 20-30 minut, to już maks, bo faktycznie dłuższa ilość już takiego gryzienia może wręcz, właśnie no, pies może w taką nerwowość wchodzić. Yy, zabawa, zabawa, bardzo fajna rzecz, gdzie możemy też uczyć zasad, hasła, puść czy zostaw. E, jakby czekania na kontynuację. Gdzieś tam pod kolejnej jakby części zabawy. Więc tutaj też taka po prostu czysta zabawa, gdzie ta relacja jest budowana, gdzie możemy też wypracowywać sobie zabawkę, którą później używamy jako na przykład super nagrodę za przywołanie psa, czy nawet właśnie takie przekierowanie, żeby pies sobie nosił później tą zabawkę, na przykład w jakiejś sytuacji stresowej lub w sytuacji stresowej, co też może mu bardzo pomagać. Więc jakby mamy wtedy więcej narzędzi, więc taka zabawa z psem jest super fajną sprawą. Eee, I ważna rzecz, też gdzieś tam często no jakby pomijana, e, czy twój pies jest zdrowy, ponieważ powiem wam, że na przykład o, na przykładzie nawet właśnie mojego własnego psa Zuko, tego czarnego Steran Kalpi, akurat podniósł głowę, <grym> powiedziałam jego imię, e, jakiś czas temu zaczął się dość Nerwowo zachowywać, bardziej gdzieś tam szczekać, gdy na korytarzu słyszy sąsiadów, i tak dalej. I w międzyczasie okazało się, że ma dyskopatię czyli po prostu w, w, w tym lędźwiowym kręgosłupie wysunął mu się dysk, i to też gdzieś tam Uciska, to go boli, i widzę po nim, jakby teraz tym bardziej świadomie się na to gdzieś tam przyglądając, że faktycznie jakby jest bardziej nerwowy, bardziej ostrożny. Więc no, widzę po nim, że go gdzieś tam trochę boli, może czasem mniej, czasem bardziej, i od razu jakby to rzutuje na jego zachowanie. Więc gdzieś tam, jak mamy psy nadpobudliwe, reaktywne, agresywne czy nagle jest jakaś zmiana w zachowaniu, spora, to warto też dobrego zoofizjoterapeutę odwiedzić, ortopedę psiego, także po prostu faktycznie wykluczyć, przebadać tego psa i mieć zawsze te zdrowie na oku. I tutaj tym bardziej apel do, do, do opiekunów, którzy mają młode psiaki i tak po prostu rzucają patyka frisbee czy... Czy, czy piłkę i pies bez żadnej rozgrzewki często y, szybkie zwroty robi, szybkie hamowania, szybkie zrywy, i później, gdy ma 4, 5, 6 lat, wtedy dopiero zaczynają wychodzić poważne kontuzje, y, y, które gdzieś tam się po prostu, mikrokontuzje go zaczynają gromadzić, i właśnie jak mamy 5-7-latka, zaczyna się on nam sypać, i też myślimy, hmm, skąd to się wzięło. No, właśnie często gdzieś tam z tego okresu młodzieńczego, gdzie pies jest w pełni sprawny, ale to wszystko się rozwija, jeżeli chodzi o układ ruchu i właśnie są duże przeciążenia, więc uważajcie na to. To by było na tyle. Sprawdźcie, czy e, wasz psiak e, jakby gdzieś tutaj nie ma jakichś powiedzmy braków, że gdzieś o czymś może zapomnieliście e, w waszej wspólnej rutynie. Mm, dajcie też znać, czy taki plakat jest jasny. Mam nadzieję, że mm, faktycznie pomoże trochę, przynajmniej w Truniu, bo tutaj żyje, e, jakby gdzieś tam opiekunom, psom, którzy zobaczą go, e, zawsze dać troszeczkę do myślenia e, i to sprawi, że życie z psem będzie łatwiejsze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa.